Witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze radia. Dzisiaj nauczymy się, jak poprawnie dawkować leki. To będą zadania, które po prostu powstały z mojej głowy, które robiłam studentom na praktykach. Jeśli chcecie więcej zadań, więcej szczegółów, jednostek miar, co jeśli nie proporcje itd., itd., w moim e-booku na www.radiooliwia.com znajdziecie tam wszystko w skondensowanej dawce wiedzy. Dziś po prostu robimy zadanka. To lecimy z zadankami. Pierwsze zadanko mamy tutaj. Mamy lek 4,5 g w proszku, a musimy podać 2,25 g. Lek mamy w proszku, czyli stosujemy się do naszych strzykawek. Weźmy sobie strzykawkę 10, może być też to strzykawka 20. I tak, rozpuszczamy ten lek w 10 ml, czyli w 10 ml mamy 4,5 g. A 2,25 g to jest połowa, czyli musimy wziąć sobie 5 ml tego naszego rozpuszczonego leku i na przykład wstrzykujemy go do setki i podajemy. I mamy połowę i tak wygląda to zadanie. Żadnych proporcji, wszystko na logikę, na połówki. Lecimy dalej. Następne zlecenie mamy lek 1000 mg w ampułce, w proszku. Do podania mamy 2,5 g. I tutaj bardzo ważne jest, żeby znać jednostki miary, czyli 1 gram to 1000 mg, a my musimy podać 2,5 g, czyli podamy 2 i jeszcze pół ampułki tego leku. Kolejne zadanie mamy tak, ampułka 1 gram, a w zleceniu mamy 1200 mg do podania, ampułka proszek, czyli mamy dwie ampułki. Weźmy sobie naszą ukochaną strzykawkę 10. Czyli pierwszy gram rozpuścimy, bo ten gram to jest nasze 1000 mg, rozpuścimy i podamy do setki soli. Drugi gram rozpuścimy i będziemy musieli tutaj wydawkować. Czyli tak, jeśli rozpuścimy gram w 10 ml, wychodzi nam, że 100 mg mamy w 1 ml, a że mamy 1200 mg do podania, czyli 2 ml, bo gram 1000 mg mamy w 10 ml, a w 1 ml mamy 100 mg, czyli podajemy 12 ml. Weźmy troszeczkę inne zlecenia. Mamy tutaj zlecenie, że w jednej butelce mamy gotowy płyn lek 500 mg w 100 ml, a musimy podać 125 mg. Nasz producent dał nam ułatwienie, bo napisał, że mamy 5 mg w 1 ml, ale my nie chcemy się tym sugerować, będziemy liczyć połówkami. Czyli tak, 500 mg to 100 ml, połowa, 250 mg to 50 ml, połowa, 125 mg to 25 ml i 25 to jest odpowiedź. I wracam do Was z Waszym ukochanym zadaniem z potasem. Tutaj mamy 10 mmol potasu do podania. Musimy wiedzieć, ile to jest mililitrów. Gdzie w naszej ampułce znajduje się 20 mililitrów, a w niej jest 40 mmol potasu. I jak to zrobić? Czyli, kochani, połówki znowu. W 20 mililitrach mamy 40. W 10 mililitrach mamy 20. W 5 ml mamy 10 i taka jest odpowiedź, że to będzie 5 ml. W taki sposób liczymy, bo są oczywiście też mniejsze ampułki z potasem, czyli te 10 ml. Ja zrobiłam tak, żeby było trudniej, ale miejcie to też na uwagę, żeby zawsze sprawdzić lek, który bierzemy do ręki. Dajcie znać, czy chcecie rozwiązywać więcej zadań z dawkowania leku.